rozwija w macicy, z pewnością jest człowiekiem i że z pewnością zaczyna się w swoim początku, że nie może tutaj być żadnych arbitraryzmów. Raz wskażemy bicie serca, raz wskażemy świadomość, innym razem właśnie mówię kryterium odczuwania bólu. Jesteśmy w stanie wygenerować pewnie jeszcze 15 innych kryteriów, więc żeby nie uciekać w takie kryteria, wskażemy po prostu proste kryterium wnikania, łączenia badawczo się gamety męskiej. Podchodzimy, proszę Państwa, okay, do tego, co ona mówi. I ona uznaje jakby cały... Radio Conchita, to FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Dzisiaj też mówimy o Świętej Trójcy, o Mareczku, o ale jednocześnie tej naszej boskiej i o lipskiej. Jednak jeżeli zakażemy wkładek domacicznych, czy środków postkoitalnych, to że w gruncie rzeczy to jest gdzieś za daleko. To chciwe. Ale jednocześnie, no... A więc jednocześnie w czasie, kiedy ta lipska dzisiaj poszła na chińską gimnastykę, to ja jej przypominam i mówię, nie zapomnij, po co tu żeś przyjechała do Warszawy, bo trzeba być, mówi, po co ona tu jest. Po co ona tu jest? Jakości, czy po prostu dziecka jako odrębnego bytu. I jednocześnie takiego... Ucieczka od bytu, proszę Państwa, od siebie samego, no od problemów teraz nie uciekniesz, bo wszystko jest policzone. Zostaną zakazane pewne formy, czego chce się uważa za antykoncepcję, czyli na przykład... Zadbał, zatroszczył się, żeby Cię inwigilować na odległość. Ale z kolei to, no i nic nie masz do gadania, jeżeli chodzi o ucieknięcie od odpowiedzialności. Kwestia skomplikowana prawnie. No teraz jest linia mysia, jest łatwiej. Także Żyd przegrał tutaj w Warszawie. No ale ta trójca, proszę Państwa, jest Mareczek. On jednak uważa, że ta moja kochana Felicja boska, no i jeszcze ta lipska. Z obiegu, że one powinny być. Tak, Państwo zobaczą. Jednym wcześniej coś na mózgu rośnie, coś na mózg pada. Innymi słowy, bo ta boska to strasznie chciwa, a ten Jurek konsul, co biedny umarł na raka, w oko mu weszło, to powiedział, słuchaj, ona jest strasznie chciwa. Ona jak poszła raz na masaż, to facet chciał ją zgwałcić. To ona dała mu popysku i powiedziała, że jemu za masaż nie zapłaci. Jakby te dwa żywią gdzieś tam w naszej naturze się równoważą. I ludzie czasem szukają takiego pretekstu. Teraz, proszę Państwa, żeby nie zapłacić, a to za to, a to za to, a to za tamto, żeby nie zapłacić. Same emocje. Tak. Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro Conchita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Racjonalne argumenty mogą przemówić do społeczeństwa. Nie, tutaj wracamy do tego, o czym już mówiliśmy, to znaczy musielibyśmy się zgodzić co do wstępnych przesłanek. Jeżeli się zgodzimy co do wstępnej przesłanki, którą w tym wypadku jest po prostu rozstrzygnięcie co do, by także profesjonalnie może troszeczkę statusu ontologicznego zarodka, płodu, ktoś inny powie dziecka poczętego. Kiedy zaczyna się życie, kiedy zaczyna się człowiek. Tak. Bez te, jeżeli się nie zgodzimy co do tego wstępnego rozstrzygnięcia, dopóty, po kościelnemu to jak zapłodniony, to już jest człowiek, bo przecież nie krowa zapłodniona, tylko człowiek. Ale widzicie Państwo, co komu wygodnie, co komu niewygodnie, no bo ogromna trudność tej sytuacji. Niewygodnie jest widocznie wtedy, kiedy chce zamordować. Czy jest jakiś autorytet, bądź jakaś doktryna, czy to filozoficzna, czy to prawna, która byłaby w stanie albo sprawić, że zgodzimy się wszyscy co do tej podstawowej definicji, bądź po prostu jakoś autorytarnie powiedzieć, tutaj zaczyna się życie. Nie, ponieważ to jest kwestia, kiedy mówię, że musielibyśmy się zgodzić co do przesłanki, to jest tak naprawdę kwestia pewnego wyboru, pewnej kultury intelektualnej. I kiedy poszukiwalibyśmy jakiejś podstawy, załóżmy, tutaj ludzie są nikim, są niczym, widzicie Państwo. Naszej, jak nie czytają Pisma Świętego, nie badają, nie znają, to autorytety nie istnieją, jakby, bo Biblia mówi, że gwiazdy spadają z nieba. Wydaje mi się, że jedyne, co możemy zrobić, w jakimś sensie dawno temu. Prawo, także te autorytety, które były wcześniej spójne logicznie,
a jednocześnie nie istnieją. Nawet ten, proszę Państwa, korygując ten taki aspekt potencjalnego okrucieństwa, który no jest pewnie w każdym prawie. I tutaj pojawia się też taki ciekawy, ciekawa kwestia w tym projekcie Ordo Iuris, który wnosi tą kwestię karalności kobiet, chociaż co jest bardzo ciekawe, on tak naprawdę to prawo jest konstruowane w taki sposób, że nigdy karanie kobiet nie było konieczne. Ale przeciwnicy z kolei tego projektu podnoszą, że nawet gdyby kobieta miała być poddana jakimkolwiek śledztwu, nawet w końcu było uniewinniona, wstąpiona do wymierzenia kary, to że już to jest dla niej za dużo. Ale tutaj z kolei mówię też o taką kwestię, która jest podnoszona przez autorów tego projektu. Mianowicie, kiedy powstawała ta ustawa, która obecnie obowiązuje i niektórzy mówią, dobrze, zachowajmy ją, już nie naruszajmy tego ten tak zwany kompromis, ale oczywiście wiadomo, że to nie satysfakcjonuje liberałów, oni określają go jako kompromis między skrajną prawicą a prawicą bądź centroprawicą. Też nie całą prawicę, dokładnie. To jednak zgubiłam wątek, o czym mówiliśmy. Autorzy Ordo Iuris mówią o czymś takim, że kiedy ten tak zwany kompromis aborcyjny powstawał, nie mieliśmy pewnych zjawisk społecznych, które mamy dzisiaj związane z dziedziną reprodukcji, które stwarzają nowe sytuacje prawne. Chodzi na przykład o usługi surogatek. I teraz być może to jest bardzo trudna kwestia prawna. Jak skonstruować takie prawo, ludzie nie mają autorytetu, bo ta babka co mówi, nie no to cóż, ona może znać. To widać, to jest wyraźnie intencja autorów tego projektu, które by nie karało kobiet, które dokonują aborcji w sposób inny niż jedynie nakreślowanie symboliczne, to znaczy, że to jest po prostu niezgodne z literą prawa i jednocześnie móc stosować, móc wyciągnąć konsekwencje wobec na przykład surogatek, w przypadku, kiedy jest też przykład podany przez jednego z operatorów. Ale mogę tylko zdanie domknąć? Tak, oczywiście chciałabym chodzić mianowicie o sytuację, w której surogatka na przykład dowiaduje się, że klienci zrezygnowali z usługi i ona dokonuje aborcji. Mam nadzieję, że do tematu będziemy wracać po dyskusji z Łonem Handelem Kostyniowym, dr Justyna Malonowska, filozofią, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja także Państwu dziękuję za ostatnią godzinę Bożyczkiewskiej. Kłaniam się do Spada, tak jak ta Kasia Michalski, a galerii Spada. Bo to z dekretu Napoleona wystarczy raz nie zadbać o jakość i kulturę. Wystarczy raz, a już galeria Spada na najlepszy to ma za Tomaty Cieszki 11, a do Marcyski Plastyka. Proszę Państwa, gdzie jest raz biednie, raz bogaciej, ale tam zawsze jest tak humanitarnie dla ludzi. Także tutaj pod kątem, jak oni mordują ludzi, jeszcze człowiek się nie urodzi, już mordują, no to trzeba się zastanowić, czy ja w ogóle wierzę w Boga, po co ja to robię, czy to służy jakiejś ideologii, filozofii życia, czemu to służy, pewnie jakiejś głupocie, no bo jak nie wierzą w Boga, przecież jeszcze raz mówię, że to żydostwo z czasów Abrahama to nie jest to żydostwo, co dzisiaj. Bo jeżeli teraz dzisiaj w ogóle w nic nie wierzą, żadnego Jahwe, bo go wyrzucili z Biblii, no właśnie dlatego nie wierzą w Jahwe, bo Jahwe wyrzucili z Biblii. No to co? Działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem. Żylaki są na mózgu. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do bezilaty 250 mg. Przeciwwskazania, nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Chłodne dni nadchodzą. Zadbaj, by twoje dziecko było na nie przygotowane. Bo od jutra w Lidlu. Kolekcja dla dzieci i młodzieży. Ciepłe kurtki w wielu modnych wzorach. Już od 49,99. Szeroki wybór ocieplanych kozaków. W tym modele z wodoodporną membraną. Także od 49,99 za parę. Tak, ciepła kurtka lub kozaki już od 49,99. W ofercie także szeroki wybór spodni i bluzek dla dzieci i młodzieży. Lidl. Co tydzień coś nowego. Prasła reklama. Że wśród wyznawców różnych religii. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jak zarobić pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? Ludzie gospodarki. W każdą niedzielę o godzinie 15:15. Wartości.
promocję. Przemocą swoich wizji. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Konwencja programowa Platformy Obywatelskiej w Gdańsku przemawiał przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Uroczystości w Lesie Piaśnickim odczczono pamięć zabitych podczas II wojny światowej. Kończy się festiwal Pri Italia. Jego tematem były problemy imigrantów. Piotr Topoliński. Platforma Obywatelska zapowiada, że jeśli wygra kolejne wybory parlamentarne, to zlikwiduje IPN i CBA. Mówił o tym podczas trwającej w Gdańsku konwencji programowej PO, szef partii Grzegorz Schetyna. Jak twierdził, badanie historii nie może służyć manipulowaniu faktami. Przewodniczący Platformy zapowiedział też zachowanie Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz przywrócenie Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. I tam przekażemy zadanie IPN-u. Historia wróci do szkół i na uniwersytety, a dział edukacyjny IPN stanie się częścią Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Grzegorz Schetyna mówił też o zlikwidowaniu CBA. Jego zdaniem ściganiem przestępców powinna zajmować się policja, a nie politycy. Po kolejnych wyborach, które wygramy i przyjmiemy stery państwa, nie będziemy potrzebować takich narzędzi. To nie są narzędzia demokratycznej władzy. Polska Obywatelska takich narzędzi nie potrzebuje. Dlatego kompetencje CBA przekażemy do Specjalnego Wydziału Walki z Korupcją Centralnego Biura Śledczego Policji. Tam eksperci i policjanci będą się nim zajmować. Szef PO zapowiedział ponadto, że w przypadku wygranej jego partii przywrócona zostanie służba cywilna. Mówił też o konieczności wzmocnienia samorządów. Społeczności lokalne mają funkcjonować m.in. dzięki wpływom z podatku PIT oraz z części wpływów z podatku VAT. Zostaliśmy zobowiązani do dawania świadectwa o kaszubskiej Golgocie, napisała premier Beata Szydło w liście do uczestników upamiętniających zbrodnie w Lesie Piaśnickim koło Bejherowa, w miejscu, gdzie Niemcy w latach 1939-1940 zamordowali 12 tysięcy osób. Zorganizowano uroczystości z udziałem władz samorządowych i parlamentarnych, harcerzy wojska oraz organizacji społecznych i kombatanckich. List od szefowej rządu odczytał wojewoda pomorski Dariusz Drelicz. Spotykamy się dzisiaj, aby złożyć hołd tysiącom ofiar rozstrzelanych przez hitlerowców w Lesie Piaśnickim w czasie II wojny światowej. Obecność w tym miejscu jest bolesna. Przywołuje bezmiar cierpień niewinnych ludzi. Trudno zrozumieć te wydarzenia. Brakuje też słów, by je opisać. Ale nie możemy o nich zapomnieć. Zostaliśmy zobowiązani do dawania świadectwa pamięci o kaszubskiej Golgocie. Uroczystości w Lesie Piaśnickim w asyście marynarki wojennej rozpoczęły się programem artystycznym, apelem pamięci oraz salwą honorową Eucharystii w intencji pomordowanych. Przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. O sposobach pokazywania problemów imigrantów rozmawiają dziennikarze na kończącym się festiwalu Pri Italia. Spotkanie korespondentów z całego świata zorganizowano na Lampedusie, wyspie, która stała się symbolem współczesnych problemów migracyjnych. Obowiązkiem dziennikarzy jest obiektywne relacjonowanie problemów migracyjnych i bierne oddawanie losów uchodźców. Pomóc mogą w tym najnowsze techniki, jak rejestracja w 360 stopniach i rzeczywistość wirtualna, uważają uczestnicy panelu poświęconego wykorzystaniu najnowszych technologii w dziennikarstwie. Sceny pokazujące życie uchodźców czy podróż uciekinierów łodziami po Morzu Śródziemnym zaprezentowała Marta Soszyńska, pracująca dla organizacji Lekarze bez Granic. Ta wirtualna rzeczywistość, gdzie można naprawdę poczuć się, że jest się w obozie uchodźców w południowym Sudanie, to była ta nowość, która też przyciągnęła, nie ukrywajmy, wiele osób. Niektóre osoby płakały po zobaczeniu filmu. Niektóre może nie pokazały tego na twarzy, ale myślę, że na pewno pozwoliło im to zobaczyć sytuację troszkę z innego punktu widzenia. Lekarze bez Granic to międzynarodowa organizacja humanitarna, która działa w 80 krajach na świecie, między innymi w miejscach objętych działaniami wojennymi, do których nie docierają dziennikarze. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Lampedusa.
Mija 200 lat od założenia Towarzystwa Biblijnego w Polsce. To chrześcijańska organizacja międzywyznaniowa zajmująca się tłumaczeniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem Pisma Świętego. Podkreślamy ten jubileusz, aby przypomnieć także o naszej działalności ekumenicznej i popularyzowaniu Biblii wśród dzieci i młodzieży. Mówi Małgorzata Platajs, dyrektor. Ale to nic nie da, bo się posunęło diablo. To nic nie da, diablo do przodu się posunęło. Kościół Biblii zdążył dawno poprzekręcać, popatrzeć gwiazdkami. Aktualna. O czym próbujemy mówić na przykład, spotkając się z uczniami w szkołach, podkreślając właśnie aktualność praw zawartych w Biblii. Z okazji jubileuszu Towarzystwo Biblijne zaprasza mieszkańców Warszawy na koncert muzyki cerkiewnej. O 18:00 w cerkwi pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny wystąpi chór Katedry Prawosławnej. Prognoza pogody. Na przeważającym obszarze pochmurno z przejaśnieniami. Najwięcej chmur na wschodzie, miejscami na południu kraju dziś zagrzmi. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym zachodzie do około 20 w centrum i 24 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Myśl technologicznie. Kup smartfon Samsung Galaxy S6 Edge. Obustronnie zakrzywiony ekran. Aparat 16 megapikseli za 2389 zł lub w 50 ratach. Tylko do 5 października. Saturn. Technologia tak ma. Szanowni Państwo, tylko teraz i tylko na Statoil. Czystość idzie w parze z oszczędzaniem. Kup dowolny program Mini i tankuj taniej aż o 10 groszy na litrze dowolne paliwa Miles. Zapraszamy. Czysty rabat tylko na Statoil. Ja, Jakub Wojewódzki. I ja, Renata Keczoruk. Chcecie? Chcemy! Ogłaszam, że macie formułę Duet w Play. Bo duety w Play płacą mniej. Przejdź do Play i stwórz duet z kim chcesz. Wybierz formułę Duet już za 45 zł za dwie osoby. Bo duety w Play płacą mniej. Dodatkowo możesz wybrać nawet dwa smartfony Samsung. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem ćwiartka z kurczaka nie kosztuje tylko 3,69 za kilogram, a ptasie mleczko wszystkie rodzaje 8,99 za opakowanie. Oferta ważna do poniedziałku 3 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jest 8 minut po godzinie 15. Polskie Radio 24. I popołudniowy niedzielny program startuje. Grzegorz Fontczak, zapraszam, by byli Państwo z nami z Polskim Radiem 24 do co najmniej do godziny 20, może do północy, może na stałe tak naprawdę ustawić na stałe częstotliwość, która w Państwa odbiornikach od 1 września, to już miesiąc, jak jesteśmy na nadajnikach naziemnych, na ultra krótkich falach. Proszę znaleźć swą częstotliwość, ustawić i być z nami z Polskim Radiem 24. Co dziś po południowej programie? Za chwilę Ludzie Gospodarki, Karolina Mózgowiec, zapraszam w jej imieniu na to spotkanie. Po godzinie 16 zapytamy, jak mówić o historii. A zapytamy historyków, oczywiście to będzie Robert Zaborowski i Marek Gierlach. Trwa spór o to, w jaki sposób pokazywać tę najnowszą, zwłaszcza historię II wojny światowej, czy większy nacisk położyć na wskazywanie okropieństw wojny, każdej wojny, czy skupić się na ludziach i na ich postawach. Takie m.in. pytania padną po godzinie 16:15. Ciąg dalszy, no nie będę zdradzał Państwu całego scenariusza na dziś. Proszę być z nami i po kolei, minuta po minucie, godzina po godzinie, odkrywać go do godziny 20. Będę z Państwem, zapraszam serdecznie. Teraz zaczynamy od informacji dnia, oczywiście. Premier Viktor Orban nawołuje Węgrów do udziału w referendum w sprawie uchodźców. Od rana mieszkańcy kraju mogą odpowiadać na pytanie, czy chcą, by Unia Europejska mogła bez zgody ich parlamentu narzucić im przyjmowanie migrantów. Wynik głosowania nie będzie miał konsekwencji prawnych, ale jeśli referendum okaże się ważne,
może mieć duże znaczenie zarówno dla politycznej przyszłości Viktora Orbana, jak i dla Unii Europejskiej. O szczegółach z Budapesztu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Lokale wyborcze czynne są od 6 rano. Przed południem głos oddał premier Viktor Orban, jeden z najbardziej zagorzałych w Unii Europejskiej przeciwników przyjmowania migrantów. Przekonywał rodaków, by wzięli udział w głosowaniu i mówił, że inne kraje wspólnoty powinny pójść śladem Węgier. Jesteśmy dumni, że jesteśmy pierwsi, choć niestety jedyni w Unii, którzy przeprowadzają referendum na temat uchodźców. Chciałbym, aby inne kraje też poszły tą drogą, ale jestem odpowiedzialny za Węgry, a nie za inne kraje Unii Europejskiej. Wstępne wyniki powinny być znane wieczorem, ale nie wiadomo, czy do urn pójdzie wystarczająco dużo osób, by referendum było ważne. Wiadomo natomiast, że przeważająca większość wyborców opowie się przeciwko prawu Unii do osiedlania na Węgrzech uchodźców. Eksperci przekonują, że Viktor Orban chce w ten sposób pokazać ogromne poparcie wśród Węgrów i zyskać ważny argument w sporach z Komisją Europejską. Specjaliści podkreślają też, że referendum będzie istotnym sygnałem dla osłabionej Brexitem Brukseli z krajów Europy Środkowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Budapeszt. To dodajmy jeszcze, że oprócz Węgier do przeciwników przyjmowania migrantów należą także inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, przede wszystkim Polska i Słowacja. Same Węgry znalazły się w ubiegłym roku w centrum kryzysu migracyjnego. Jesienią 2015 tysiące osób próbowały przedostać się przez Bałkany do krajów Europy Zachodniej. Krótko po tym Węgry zbudowały płot na granicy z Serbią i Chorwacją, co spotkało się z krytyką organizacji międzynarodowych. Azerbejdżańskie media szczegółowo informują o każdym punkcie wizyty papieża Franciszka w Baku. Portale internetowe publikują fotografię Ojca Świętego w otoczeniu wiernych, a agencje informacyjne cytują papieską homilię, na czym z Moskwy informuje Maciej Jastrzębski. Na lotnisku i w ośrodku salezjańskim, gdzie papież odprawił mszę świętą, witali go katolicy mieszkający w Azerbejdżanie. Wśród papieskich i azerbejdżańskich flag, które przynieśli ze sobą pielgrzymi, były i polskie, biało-czerwone. Azerbejdżańscy dziennikarze zwrócili uwagę na słowa skierowane przez Ojca Świętego bezpośrednio do wiernych, gdy przypomniał, że w tym dwumilionowym kaukaskim kraju mieszka zaledwie 700 katolików. Podkreślili przy tym, że choć 97% mieszkańców Azerbejdżanu wyznaje islam, to chrześcijanie i inne wspólnoty religijne nie są prześladowane i mogą korzystać ze wszystkich praw, czego dowodem ma być wizyta papieża Franciszka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju, a dokładnie do Radomia. Diagnoza traktowana jest jak wyrok, a niepewność i brak wiedzy potęgują lek. Nowotwory, złośliwe tuż po chorobach serca są najczęstszą przyczyną śmierci Polaków. Konieczne jest edukacyjne wsparcie, a to daje pacjentom Radomska Akademia Onkologiczna. W ciągu ostatnich 3 dekad w Polsce zachorowalność na nowotwory złośliwe wzrosła ponad dwukrotnie. 5 lat temu raka zdiagnozowano u ponad 140 tysięcy osób. Dlatego tak ważne jest świadome radzenie sobie z tą chorobą, tłumaczy psychoonkolog Mariola Kosowicz. Jest bardzo dużo mitów wokół choroby nowotworowej, jest bardzo dużo lęków. Jest bardzo wielu ludzi, którzy przypisują sobie jakieś prawo do tego, że oferują wyroki, co jest dobre, co jest złe. Stąd na pewno tak, rozmawiajmy. Rozmawiajmy w sposób rzeczowy, spokojny, niestraszący. I wtedy myślę, że wiele osób po prostu uniknie niepotrzebnego cierpienia. Wykłady Akademii Onkologicznej w Radomiu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z możliwości spokojnej rozmowy ze specjalistami korzystają chorzy, ich bliscy, ale też osoby, które chcą wiedzieć, jak uniknąć choroby. To jest bardzo potrzebne. Każde źródło informacji jest jak najbardziej pożądane. Tak na żywo można też porozmawiać. Dla mnie za mało ze strony medycznej było przekazane, chciałabym, żeby było więcej nawet, częściej. Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższej dekady w Polsce zachorowalność na nowotwory jeszcze wzrośnie i to o 15%. Większość Greków chce przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Public Issue. Prawie 90% ankietowanych wyraziło niezadowolenie z polityki rządzącej koalicji Syriza, niezależni Grecy. O czym z Aten Beata Kukiel-Wrajla. Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych sprawy w Grecji idą w złym kierunku. Większość też odczuwa gniew, oburzenie, frustrację lub lęk w związku z panującą w kraju sytuacją. Grecy źle oceniają zarówno gospodarkę, jak i sposób, w jaki rząd radzi sobie z kryzysem migracyjnym. Ponad 40% wskazało, że najlepszym obecnie premierem byłby lider największej opozycyjnej partii konserwatywnej Nowej Demokracji, Kyriakos Mitsotakis. Obecny premier Grecji, Aleksis Tsipras, zebrał o połowę mniejsze poparcie. Od dłuższego czasu Nowa Demokracja wyprzedza w sondażach Syryzę, w ostatnich nawet różnicą 12 punktów procentowych.
parlamentowych. Partia ta nalega też na przedterminowe wybory. Na pogłębiające się niezadowolenie Greków ma wpływ nie tylko kryzys gospodarczy, z którego kraj ten, mimo obietnic obecnego rządu, nie może się wydobyć, ale także liczne skandale z udziałem członków Syryzy, a ostatnio konflikt z greckim kościołem prawosławnym. Z Aten, Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. I znów wracamy do kraju. W Bydgoszczy odbył się bowiem przedpremierowy pokaz Wołynia Wojciecha Smarzowskiego. Na projekcji byli obecni zarówno twórcy filmu opowiadającego o trudnej polsko-ukraińskiej historii, a dokładnie o rzezi wołyńskiej z lat 40. XX wieku. Temat był wyzwaniem dla twórców już na etapie powstawania filmu, mówił reżyser Wojciech Smarzowski. Ja myślę, że najbardziej to się obawiałem tego, czy ja dam radę, czy podołam. Oczywiście, że w miarę upływu sytuacji, no pojawił się Majdan, świat skręcił w prawą stronę, więc bałem się, że część widzów może odebrać ten film, który już na starcie był też trudny, odebrać go wprost, w ten sposób, że on jest wymierzony przeciwko Ukraińcom, a to nie jest film wymierzony przeciwko Ukraińcom, to jest film przeciwko skrajnemu nacjonalizmowi. Opowiada o tym, do czego zdolny jest człowiek, kiedy się go wyposaży w ideologię odpowiednią i da przyzwolenie na zabijanie. Pod tym względem to jest, myślę, że bardzo współczesne. Tu w Bydgoszczy film już widzieli, a film na ekrany w całej Polsce wejdzie w najbliższy piątek, 7 października. Grupa karkonoska GOPR obchodzi 40-lecie istnienia. Ratownicy i przyjaciele, w sumie ponad 100 osób, zebrali się w schronisku Strzecha Akademicka na wysokości 1258 metrów nad poziomem morza. Były życzenia, wyróżnienia i ślubowanie grupy 8 nowych ratowników. Ratownicy świętują 40-lecie, ale niedawno świętowali 60-lecie, a nawet 100-lecie. Jak to wszystko możliwe, sprawdzał Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Czas się dla nas nie cofa, śmieje się były naczelnik Marian Sajnok, 40-lecie. Jest wynikiem podziału administracyjnego w 1995 roku. Czyli podziału Grupy Sudeckiej na Karkonoską i Wałbrzysko-Kłodzką. 60-lecie dotyczyło ratownictwa polskiego w Sudetach, a 100-lecie ratownictwa w Karkonoszach w ogóle. Na jubileuszu nie zabrakło prezentów. 10 tysięcy złotych przekazał karkonoskim ratownikom ogólnopolski GOPR, a do tego karkonoscy goprowcy dostali po latach starań wsparcie etatowe. Grupa karkonoska GOPR dzięki MSWiA dostała dwa dodatkowe etaty, bardzo potrzebne etaty. Ja to zasługa głównie naczelnika Sławomira Czubaka. Dzięki tym zmianom 40-letni karkonoski GOPR jest silniejszy kadrowo niż kiedykolwiek wcześniej był. Na zegarach już 16,5 minuty po 15. Polskie Radio 24. Ludzie gospodarki. Dzień dobry, Karolina Mózgowiec. Gościem Ludzi Gospodarki jest dziś osoba, która bardziej się identyfikuje ze światem nauki, choć jest założycielem trzech spółek. Profesor Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, założyciel spółek Nanovelos, Nanotea i Nanosanguis. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od Pana wynalazków. Ile Pan ma wynalazków na swoim koncie? No i z których jest Pan najbardziej dumny? No, wynalazek to jest takie coś, trzeba w ogóle rozróżnić słowa, bo wynalazek czy innowacja to są zupełnie inne słowa, mają łacińskie źródło słów. Jedno to jest wymyśleć coś fajnego, wynaleźć, a drugie to jest wprowadzić to w życie, czyli zastosować to tak, żeby rzeczywiście pomagało ludziom, czy zmieniało jakoś nasz świat. Wynalazek to jest taka obietnica, obietnica lepszego życia, tańszej energii, łatwiejszego funkcjonowania świata, wyleczenia chorób, ale to jest tylko obietnica. I takich obietnic poczyniłem w życiu bardzo dużo. Jestem z natury gadatliwy i lubię wymyślać nowe rzeczy. Niestety z wdrażaniem tych obietnic w życie jest trochę trudniej, jako że wymaga to znacznie więcej pracy niż posiedzenie pod jabłonią i poczekania, aż człowiekowi jabłko na głowę spadnie. I wymaga to też często bardzo dużych funduszy. Takich rzeczy, które udało mi się wdrożyć do produkcji i są rzeczywiście dostępne na rynku, to chyba najbardziej jestem zadowolony z cewników, do których opracowaliśmy pokrycie przeciwbólowe i przeciwdziałające infekcjom. Cewniki są produkowane w jednej z polskich firm z Bydgoszczy. Bardzo dobrze się sprzedają, głównie na rynkach niemieckich, na rynkach Unii Europejskiej. Tutaj no jest to olbrzymia satysfakcja, jeżeli człowiek widzi, że to, co zrobił, wysiłek włożony w wynalezienie czegoś, rzeczywiście przynosi ludziom ulgę w cierpieniu. Muszę powiedzieć, że widziałem, jak podczas prób klinicznych ludzie no, wyraźnie mniej cierpieli. Poza tym mamy szereg danych statystycznych ze szpitali niemieckich, że
rozwiązaliśmy im problem zakażeń szpitalnych, bo takie cewnikowanie to jest naprawdę źródłem, oprócz bólu przy wkładaniu, to jeszcze często tygodniowej antybiotykoterapii, dużego bólu spowodowanego infekcją przewodu moczowego. I satysfakcja pewnie jest tym większa, satysfakcja jest ogromna. To zostało zrobione niejako na zamówienie. Tak, tutaj jest taka historia, którą ja zawsze opowiadam, że mama na jednym z pikników naukowych organizowanych przez radio przyszła, powiedziała, że mamy tu fajne rzeczy, ale ona ma córkę, córka ma cukrzycę, ona musi cernikować, dziecko ropieje, płacze, krwawi, ucieka i żebyśmy wreszcie zrobili coś pożytecznego. Także to naprawdę, tak naprawdę w życie weryfikuje wynalazki. Był też implant zęba, który sam podaje lek, tego się nie udało wdrożyć. Tak, to był duży projekt europejski, duży wysiłek międzynarodowy. Projekt był bardzo fajny, niestety trafił trochę na taki okres kryzysowy w gospodarce, może był trochę za skomplikowany. Zobaczymy, na pewno kiedyś się uda to wdrożyć. Teraz pracuje Pan m.in. nad nanocząsteczkami polisacharydowymi. O co dokładnie chodzi? Problem polega na tym, że leczenie nowotworów okazało się trudniejsze niż żeśmy się spodziewali. Nie jest to prosta walka, bo to są nasze własne komórki, którym odbiło i zaczynają się dzielić w sposób niepohamowany i zaburzają funkcjonowanie całego organizmu. Przez to, że są to nasze własne komórki, to bardzo trudno się z nimi walczyć. Obecnie największe nadzieje pokłada się w immunoterapii nowotworów i w nanotechnologii. I także jedną z tych gałęzi, właściwie oboma tymi gałęziami się trochę zajmujemy, staramy się wdrożyć nanocząstki oparte o polisacharydy, których celem będzie odnajdywanie komórek nowotworowych w organizmie i podawanie leków. Prowadzimy obecnie badania na zwierzętach, dostaliśmy spore dofinansowanie, może uda się wejść aż do etapu badań klinicznych. Kolejne projekty, sztuczna, syntetyczna krew to jest taka nazwa trochę na wyrost. Tak naprawdę opracowaliśmy cząsteczki, które pełnią rolę przenośnika tlenu, no a przy tym mają budowę zbliżoną do naszych naturalnych erytrocytów. Mamy nadzieję, że pomogą one zastąpić preparaty krwiopochodne, które mają to zadanie. Wiadomo, że jeżeli ubytek krwi jest niewielki, to możemy sobie poradzić sami. Krew jest cały czas produkowana w naszym organizmie. Jak jest trochę większy, to możemy sobie poradzić stosując tak zwane płyny krwiozastępcze, które mają za zadanie działać jak rozcieńczalnik. A jeżeli ubytek jest jeszcze większy, no to niestety takie rozcieńczenie niczego nie da, bo tych nośników tlenu będzie zbyt mało. I tutaj chcemy opracować taki rozcieńczalnik, który dodatkowo pełni rolę nośnika tlenu. Innym zastosowaniem tego rozcieńczalnika byłoby przechowywanie ludzkich organów, których niestety jest za mało. Podaż jest niewielka, popyt rośnie i jest ogromny. Jeżeli udałoby się przechowywać wszystkie organy dostępne od ludzi zmarłych, no to wtedy byśmy je przechowywali dość długo. Mamy nadzieję, że mogłyby być nawet tygodnie. Jeżeli udałoby się coś takiego zrobić, to byłby duży sukces, bo obecnie organy można przechowywać jedynie przez kilka godzin, 6 do 12 godzin. Jak powstają te innowacje, czy pomysły na te innowacje? Powiedzieliśmy tutaj o jednym przykładzie, czyli takim zamówieniu, a skąd inne pomysły? Znaczy, pomysły zwykle rodzą się z rozmów z innymi ludźmi, z jakiejś takiej burzy mózgu, bo wiadomo, że sam to człowiek nic nie wymyśli, najlepiej porozmawiać z innymi. Szczególnie ciekawym źródłem pomysłów są lekarze, bo oni tak naprawdę, no w tym, przynajmniej w tej działce inżynierii biomedycznej, bo to właśnie lekarze wiedzą, gdzie jest problem, co im jest potrzebne tak naprawdę, czyli na przykład, że potrzebny jest, pobieramy nerki, ale możemy, one się do przeszczepu nadają w ciągu 4-6 godzin, potem nikt się nie odważy czegoś takiego przeszczepić, samolot nie zawsze zdąży, weźcie coś, wymyślcie. No i wtedy razem z tym lekarzem czy z innymi ludźmi siadamy i kombinujemy, czy dałoby się coś zrobić, czy nie. Potem pojawia się jakiś pomysł, okej, jest taki pomysł, to może spróbujmy go zrealizować. Jak się uda go zrobić, jakieś pierwsze próbki, okej, to trzeba to przetestować. Oczywiście pierwszy etap testów to są testy na komórkach ludzkich, to jesteśmy w stanie zrobić sami. Drugi etap testów to są testy na zwierzętach i tu jest niestety problem, bo po ostatniej zmianie ustawy
bardzo trudno uzyskać pozwolenie na badania na zwierzętach, z niektórymi pozwoleniami cyzelując często wręcz przecinki. No, czeka się nieraz wiele miesięcy, żeby komisja bioetyczna udzieliła takiego pozwolenia. Ja tu oczywiście się zgadzam, że był szereg nadużyć, ale czasami jest to naprawdę poważne utrudnienie, a nie wszystko da się do końca zbadać na komórkach. Potem po szeregu badań na zwierzętach, jeżeli się one powiodą, to przechodzi się do ograniczonych prób klinicznych, ograniczonych prób na ludziach. Tutaj, jeżeli chodzi o próby na ludziach, no najłatwiej jest uzyskać pozwolenie na próby z lekami przeciwnowotworowymi. Wiadomo, jak to wygląda. Jest grupa ludzi bardzo potrzebujących, ciężko chorych pacjentów i tutaj no, dość łatwo uzyskać pozwolenie na przetestowanie jakiegoś nowego leku. Pacjenci również chętnie podejmują takie ryzyko. W przypadku innych leków jest to już trochę inna historia, bo wtedy podaje się te leki również ludziom zdrowym, czy ludziom, których choroba no, nie wróży śmierci w ciągu kilku tygodni. Tutaj jest dużo trudniej, zarówno ze strony ograniczeń prawnych, uzyskania odpowiednich pozwoleń, jak i znalezienia samych pacjentów. Mamy pomysł, mamy badania. I co dalej? To jest ta najtrudniejsza droga. Co zrobić z tą innowacją, z danym rozwiązaniem? Świetnym przykładem, jak to dobrze funkcjonuje, jest Boston. Jest to taka trochę mekka wynalazców, szczególnie z dziedziny biotechnologii. Trudno to w ogóle porównywać. Wynika to z tego, że Amerykanie są społeczeństwem dość bogatym i inwestują bardzo duże pieniądze w badania. I to są często prywatne pieniądze. W badania, w takie startupy. To są dziesiątki miliardów dolarów finansowanych pieniędzy prywatnych, które idą w różnego rodzaju startupy, spin-offy uczelniane, małe spółki. Tam nie ma problemu. Przy czym trzeba sobie zdawać sprawę, że społeczeństwo amerykańskie jest troszkę inaczej nastawione do tego typu przedsięwzięć. Tam po prostu od małego każdy się uczy przedsiębiorczości i nie ma problemu z tym, jeżeli się nie uda. Jest takie amerykańskie przysłowie "It is okay to fail", czy też często przytaczany przykład Forda, który chyba 7 razy bankrutował, zanim rzeczywiście wypuścił swój Model T i zawojował świat. Wręcz menadżerowie spółek, które już parę razy upadli, są szczególnie poszukiwani, no bo być może tym kolejnym razem im się uda. Europejczycy nie są tacy skłonni do zaaprobowania porażki, w związku z tym dużo mniej chętnie podejmują ryzyko. To jest taki trochę strach przed lataniem. No to też wiąże się z tym, że dużo mniej próbujemy, dużo mniej razy nam się udaje. Wynika to też z tego, że społeczeństwa europejskie, już szczególnie społeczeństwo polskie, są społeczeństwami trochę biedniejszymi. W Polsce no, przede wszystkim doskwiera nam taki totalny brak akumulacji kapitału w rękach prywatnych. Trudno sobie wyobrazić inwestycje prywatne, z rąk prywatnych liczone w miliardach dolarów rocznie. Nie bardzo kto ma tak naprawdę finansować takie badania, a niektóre, no na przykład wprowadzanie nowego leku na rynek liczone jest właśnie w miliardach. W Polsce no jest to problem, kto ma to finansować. Do tego dochodzą koszty patentów też. Koszty patentów, to znaczy pierwszy patent polski jest stosunkowo tanim patentem i polecam wszystkim, żeby jeżeli mają jakiś fajny pomysł, próbowali. To są opłaty rzędu 1000 zł. Jeżeli mamy już złożony polski patent, to tak naprawdę w medycynie no nie ma sensu patentować czegoś tylko w jednym kraju. Tutaj szanse mają tylko produkty globalne, ale taki polski patent daje nam rok czasu na pozyskanie funduszy. Potem możemy składać z kolei patenty europejskie, światowe, które dają nam kolejny rok na kolejne poszukiwanie funduszy. I dopiero potem, jeżeli dobrze wykorzystamy ten czas, jeżeli mieliśmy szczęście, to dochodzi do tego tak naprawdę drogiego etapu, jakim jest patentowanie w poszczególnych krajach. Tu też trzeba dobrze wybrać te kraje, które są no, potencjalnym rynkiem dla naszego produktu. No i potem oczywiście dochodzi utrzymanie patentu. W ogóle jest duża debata, kto tak naprawdę powinien finansować te wynalazki i te procesy wdrożeniowe. Kiedyś próbowano to zrzucić na uczelnie, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że uczelnie nie czerpią z tego zysku. To znaczy nawet takie naprawdę liderzy, czyli Uniwersytet Harvarda czy MIT w Bostonie, ich przychody, a są olbrzymie oczywiście to przychody, z okazji zakładania sprzedaży spółek typu spin-off czy sprzedaży licencji,
stanowią jedynie pojedyncze procenty budżetu, bo ich budżety są też stosunkowo większe. Czyli no, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku Uniwersytet Harvarda zarobił 4% wydatków tylko na naukę, czyli bez kształcenia. Zarobił na tej nauce. W przypadku europejskich uczelni to jest 1%, czyli poniżej 1%, więc trudno wymagać od uczelni, żeby finansowały wdrożenia, no bo po prostu uczelnie, no to jest dla nich kolejny wydatek, który nie przyniesie im żadnych pieniędzy. Tutaj bardzo ważne jest, żeby albo finansowały to pieniądze prywatne, tak jak w modelu amerykańskim, lub fundusze państwowe, giełda, tak jak jest w modelu europejskim. No mówię, a Polska no jest szczególnie, no co tu dużo gadać, mieliśmy taką historię, jaką mieliśmy, jesteśmy po prostu biednym krajem, który ostatnio zaczął się trochę szybciej rozwijać, ale te zaszłości są olbrzymie, nie mamy ani bogatych, dużych koncernów, ani prywatnych inwestorów, którzy mogliby inwestować w takie spółki. Także tutaj taki mechanizm wsparcia jest szczególnie potrzebny. Do rozmowy o finansowaniu, o innowacjach na uczelniach wrócimy po krótkiej przerwie. Informacje dnia w skrócie. 15.30, Piotr Topoliński. W Gdańsku trwa konwencja programowa Platformy Obywatelskiej. Podczas przemówienia w hali Expo szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział powołanie zespołu parlamentarnego do spraw zbadania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej. Platforma Obywatelska zamierza po dojściu do władzy zlikwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zdaniem Grzegorza Schetyny instytucje pod pozorem służenia szczytnym celom służą interesowi jednej partii. Szef Platformy zadeklarował też, że PO chce obecny kompromis aborcyjny zapisać w konstytucji. Minęła 77. rocznica pierwszej masowej egzekucji dokonanej przez Niemców w 1939 roku na Lubelszczyźnie. 1 października Niemcy zamordowali 108 mężczyzn z miejscowości Szczuczki, mówi jeden z organizatorów obchodów rocznicowych, Ryszard Wójcik. Dlatego, żeby ci niewinni ludzie, którzy za nic zabrano im życie, żeby po śmierci dać im szacunek. Każdego roku obchody upamiętniające mord organizują mieszkańcy wsi oraz Gminny Ośrodek Kultury i wójt gminy Wojciechów. Mieszkańcy Kolumbii decydują dzisiaj o przyszłości porozumienia, jakie rząd tego kraju zawarł z partyzantami FARC. W kraju trwa plebiscyt i w zależności od jego wyniku proces pokojowy będzie wstrzymany lub kontynuowany. Zawarte w poniedziałek porozumienie zakończyło w Kolumbii trwającą 52 lata wojnę domową. Z sondaży wynika, że większe szanse na wygraną mają zwolennicy procesu pokojowego. Teraz to wszystko, a więcej informacji w Polskim Radiu 24 już za niecałe pół godziny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Ludzie gospodarki. Wracamy po przerwie. Karolina Mózgowiec i mój gość, profesor Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Mówiliśmy o patentach, mówiliśmy o problemach z finansowaniem. Wróćmy do komercjalizacji nowych rozwiązań, bo problemem przede wszystkim polskich naukowców, polskich uczelni jest to, że wiele tych innowacji po prostu zostaje gdzieś w szufladach, nie wychodzi poza laboratorium. I jakie tutaj też modele możemy, mówiliśmy o tym, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, ale czy rozwiązaniem jest to, żeby szukać partnera biznesowego i tak jak w przypadku cewników, żeby ktoś po prostu zajął się dalej daną technologią, rozwijał ją i wdrażał na rynek, czy rozwiązaniem jest zakładanie spółki przez naukowca, tak jak też to było w pana przypadku? Czyli trzeba sobie przede wszystkim zdawać sprawę, że naukowiec nie jest stworzony do prowadzenia biznesu. Jest to zupełnie inna psychika, zupełnie inna mentalność. Mamy w Polsce bardzo wielu, bardzo dobrych naukowców, ale naukowcy zwykle starają się drążyć sprawę w nieskończoność, starają się ciągle ulepszać swoje pomysły. Czy to nie jest pod ten Smoleńsk? W pewnym momencie trzeba stwierdzić, że to już jest wystarczająco dobrze, że trzeba jego ogona, proszę tak państwa. Jak w moim przypadku, no nieocenioną pomocą są studenci, są doktoranci, będą którzy mają troszkę inne podejście do świata, troszkę inne podejście do ryzyka. Od szkół mówi, że ona się nie podda, tak naprawdę ona się nie podda, ci będą ujadać.
ona się nie podda, na a ci będą ujadać. Tak naprawdę przejęły tak to bardzo na jest podskórne, proszę Państwa, że nawet gdyby oni pociągnęły te spółki, nie okradli Polski, nie to myślę, żeby im chyba tam nie zależało na tym, żeby drążyć skałę. A jednak oni coś tam mają na sumieniu, proszę wyjście Państwa. Takiej spółki z pomysłu. Każdy człowiek jest niedoskonały, jest proszę Państwa, jeżeli chodzi o chciwość, to no, tak jak już tutaj to też w ogóle nie jest w stanie na linii Warszawa Otchock. Na szczęście Otchock, zmieniło się trochę prawo. Warszawa. Jedna kontrolerka, pobili dwóch chłopców niepełnosprawnych. Powinna bezwzględnie zadzwonić na policję, na jakieś posiłki, których nie miała. A jak do żebrania, proszę Państwa, dziecka niepełnosprawnego, które sobie z matki drwiło, że specjalnie matkę widocznie obciąży, żeby zapłaciła, to żebraczka, dziaduwa, bardzo chętnie wypisała mandat. Państwo zobaczą, czy to tramwaj, czy to autobus, czy to pociąg w Warszawie, to to żebranie, bo jesteśmy w żebracznicy wielkiej, to żebranie jest tak czymś obrzydliwym, potrzebujemy laboratorium. Proszę Państwa, siedzi przy Biedronce gruba baba, brązi ubrana, no, nowy świat, skrzyżowanie Święta Krzyska. Nie wyciąga rękę, jak ktoś wychodzi, ktoś wchodzi, ale przecież ona nie prosi, że potrzebuje. Ona nie prosi z chciwym uczuciem. Ona po prostu bezczelnie żebrze. Także to jest coś obrzydliwego. Gdy, jak to już wcześniej w komentarzach Radia Kończyka mówiłyśmy, ona wręcz wyprasza kobiety z pierwszego siedzenia, bo ona jest jednocześnie i niepełnosprawna, a więc ma przywileje i wąt z pierwszego siedzenia, bo ona weszła i już musi siedzieć. A ty wąt, jedna babka, taka szlachcianka, co ja tu opowiadam już kilka razy o tym na Nowym Świecie, to dwa przystanki były. 3,7 miliarda. Kościoła Świętego Krzyża to jechała, tam się przesunęła na tyły, przyjechało to do Empiku przy rondzie. De Gaulle Palma. Szybciutko wysiadła ta babka, która przypłoszyła szlachciankę i pobiegła z wyciągniętą ręką, no ile to 3 metry były w kierunku Empiku, stali tam ładnie ubrani mężczyźni z wyciągniętą ręką do nich. Czyli że taka autorytarna, taka wulgarna żebraczka zawsze będzie taka wiele myśląca o sobie, najważniejsza, żebrze autorytarna. Czyli już jest w stanie wynająć swoje pomieszczenie. Ta Litka to jak ubyła głównego, proszę Państwa, komendanta policji w Warszawie, tutaj na Nowolipszach, zażyczyła sobie kanapkę, bo jest głodna, zjeść poprosiła o kanapkę. Ale proszę Pani, my tutaj nie, ale przecież też jecie, i w sumie miała rację, jak gościcie taką von Lipski, to musicie ją obczęstować, tak? Jej, u nas tego nie ma, także widzicie Państwo, no, śmieszne to jest, no i trzeba zdobyć finanse. Wiesiolandii plus Państwo zobaczycie na temat książki, Lonia, Jamnikarium, Agata Kuszyńska, bardzo miła kobieta, napisała książkę, no i ze spotkania bardzo bogatego zresztą. Technologii obarczone jest treść. Dużą stopą zapraszamy wzrostu, ale też bardzo dużym ryzykiem. Tak Wiesiolandia plus jest. Wiesiolandia plus. Wiesiolandia plus. To się udało. El Mercedes Kanarz. Inwestorem został Michał Sołowow, trzeci najbogatszy, według Forbesa, najbogatszy Polak na liście. No i też fundusz Visa Polish Ventures. Znaczy tutaj pierwszym inwestorem we wszystkich trzech spółkach była właśnie Giza, był pan Marek Borzestowski, któremu mogę podziękować za niezłomną wiarę w nasze pomysły, który naprawdę stworzył bardzo wiele spółek, często zajmujących się naprawdę wdrażaniem szalonych pomysłów i muszę powiedzieć, że ma dobrą rękę te szalone i często na pierwszy rzut oka no bezsensowne pomysły, bardzo dobrze funkcjonują. No ale jak już powiedziałem, wdrożenie leku czy wdrożenie nowej technologii medycznej w pewnym momencie dochodzimy do takiego etapu, że mamy jakieś tam dobre wyniki nawet w pierwszej fazie prób klinicznych. I tutaj no, dochodzi do dość poważnej decyzji, czy chcemy to komercjalizować poprzez sprzedaż jakiejś dużej spółce,
czy poprzez wchodzenie na rynek. No tutaj wchodzenie na rynek jest bardzo trudne. Rynek medyczny jest podzielony pomiędzy bardzo duże spółki farmaceutyczne. O ich potędze i rozmiarze no może świadczyć chociażby fakt, że ich obroty przekraczają często PKB Polski, także to są naprawdę giganty finansowe. Tutaj to jest dość trudna decyzja. Walka z nimi jest trudna. Zwykle lepiej jest, jeśli na jakąś taką ugodę jakoś tam znaleźć partnera. To znakomicie też pomaga, bo mają też bardzo duże doświadczenie. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że nowy lek to są niesłychane koszty. To się często wychodzi od tysięcy czy dziesiątków tysięcy związków chemicznych, które syntetyzujemy, które syntetyzuje cała armia chemików, które potem w kolejnych etapach są badane pod względem ich właściwości fizyko-chemicznych, biologicznych. Zmniejszamy kolejne etapy, zmniejszamy kolejną ilość tych leków, wchodzimy na zwierzęta, kolejne ograniczenie, na pierwszą klinikę, kolejne ograniczenie, no i na rynek trafia jedna substancja. I koszt takiego procesu jest olbrzymi i tu również te potężne koncerny farmaceutyczne często narzekają, że ich na to po prostu nie stać. Także obecnie w Stanach jest bardzo duża dyskusja na temat swego rodzaju partnerstwa pomiędzy uczelniami, często państwowymi, a koncernami farmaceutycznymi, żeby jakoś jednak te nowe leki wprowadzać, bo ilość nowych leków, które docierają do rynku, no niestety maleje, a nie rośnie. A jak to będzie w przypadku tych nanocząsteczek policach narodowych? Bo wydaje się, że to jest rewolucyjne rozwiązanie. No i pytanie, czy właśnie może któraś z firm, polskich firm farmaceutycznych jest zainteresowana takim rozwiązaniem, które właśnie usprawni działanie ich leków, czy leków, nad którymi dopiero pracują. Czy może właśnie tylko i wyłącznie sama spółka na Novelos będzie pracować nad wdrożeniem tego rozwiązania? Znaczy, chciałbym unikać tutaj słów rewolucyjna, bo wielu naukowców... Tak się wydaje. Wielu naukowców pracuje nad nanocząstkami do podawania leków. To nie jest tak, że my jesteśmy jedyni czy pierwsi. Mamy już nawet jeden lek nanotechnologiczny na rynku, który pokazał swoją przewagę nad klasyczną doksorubicyną, których również koszty wdrożenia były bardzo duże. To było wiele lat dużego wysiłku. Lek ten jest koszmarnie drogi, przez co w Polsce jest prawie niestosowany. Jeżeli chodzi o dalsze losy, no to wszystko, że tak powiem, czas pokaże. Udało nam się pozyskać dość duże finansowanie z NCBIR-u, które pozwoli nam dojść do pierwszej fazy prób klinicznych, która będzie taką cezurą, która powie, czy to ma ręce i nogi, czy nie. I jest to taki dość dobry model, bo tutaj ryzyko wdrożenia i powodzenia tego przedsięwzięcia wzięło na siebie państwo. Jeżeli próby pierwszej fazy klinicznej wyjdą dobrze, to na pewno pojawi się zainteresowanie dużych koncernów farmaceutycznych. Zresztą już z nimi rozmawiamy. Zobaczymy, to naprawdę trudno teraz przewidywać. Jak już powiedziałem, tego typu badania obciążone są bardzo dużym ryzykiem. Nie wiadomo jak to wyjdzie na końcu. No ale jak się nie spróbuje, to się na pewno nie uda. To na Novelos zajmie tam dwie kolejne spółki. I pytanie, czy są potrzebne oddzielne spółki do oddzielnych projektów? Dlaczego były potrzebne dwie kolejne spółki? Po pierwsze, te projekty się dość od siebie różnią, a po drugie, podstawową zaletą takiej małej spółki jest jej małość. Jest jej elastyczność, jest możliwość szybkiego zmiany profilu badawczego, dlatego tak to poszło. Poza tym pierwsza spółka była zakładana przed wprowadzeniem nowej ustawy. W związku z tym te warunki były bardzo trudne, bardzo trudno było wypracować jakiś konsensus, podczas gdy już te dwie nowe spółki zakładane były po zmianie ustawy, a więc tutaj uczelnia mogła wejść na zasadzie takiego współwłaściciela spółki, to już było możliwe, co znakomicie niejako ułatwiło negocjacje z uczelnią. Pojawiła się też, uczelnia nie, ale jej spółka celowa, dedykowana właśnie do tego typu roli, do roli takiego pośrednika we wdrażaniu. No i profil działalności jest trochę inny, bo to jest radiodiagnostyka nowotworów, radioterapia i nanosanguis, to są te syntetyczne nośniki tlenu, płyny perfuzyjne.
Obie spółki, jak już powiedziałem, są prowadzone przez dziarskie młode damy, które oprócz pracy naukowej i pracy dydaktycznej prowadzą również badania i kierują tymi spółkami. Jeżeli chodzi o tą szumnie nazwaną syntetyczną krew, to tutaj droga do rynku wydaje się najkrótsza z tego względu, że no ilość wymaganych badań jest trochę mniejsza, szczególnie w przypadku przechowywania organów. Tutaj ku naszej radości odkryliśmy, że komisja bioetyczna nie interesuje się, co się dzieje dalej z organami zmarłego, więc nie potrzeba niejako specjalnych zgód. Aczkolwiek oczywiście zaczniemy na zwierzętach, bo no, to jest zresztą bardzo duża odpowiedzialność, już że tak się wydaje, że no, naukowiec coś tam sobie pichci w laboratorium, potem daje to myszce, myszka zdechła, no to pichci jeszcze raz, znowu daje, druga zdechła. To nie jest taka prosta sprawa, my naprawdę zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za życie tych biednych zwierząt i dokładamy wszelkich starań, by tych zwierząt trzeba było poświęcić jak najmniej. Aczkolwiek nic nie pozwala przewidzieć, jak naprawdę dany związek chemiczny zachowa się w kontakcie z pełnym, całym żywym organizmem. Poziom komplikacji organizmu, procesów fizjologicznych nawet takiej małej myszki jest tak złożony, że no nie da się tego w pełni odtworzyć w laboratorium, no przynajmniej na razie. No a potem ludzie, no trzeba sobie zdawać sprawę, że wiele leków było wycofywanych z rynku, nawet pomimo, że pozytywnie przeszły próby kliniczne i były już w sprzedaży. I wtedy okazywało się, że pojawia się jakaś nietypowa interakcja albo jakiś bardzo późny efekt uboczny, nawet prowadzący do zgonów, i wtedy trzeba było te leki wycofywać. Także to pozwala zobaczyć, jak olbrzymie ryzyko podejmuje firma, wprowadzając nowy produkt medyczny na rynek. To są olbrzymie inwestycje w badania naukowe, mają bardzo wielkie poczucie własności. I potem Pawełek pożyczył kurczaczkowi jakąś czerwoną bluzę, no to wycofać. Ten Mareczek nie może zrozumieć, że to nawet nie jest kurczaczka, że to jest Pawła. Działać, no to przecież daunowcy mają wielkie poczucie własności. Czy pan liczy na to, że to wszystko... Zapomniał wół, gdy cielęciem był. Przecież Mareczek sam jest po tych szkołach specjalnych i w Piasecznie i tu i tam i u doktor Topik, to on był najpierwszy. Odczuwam to na co dzień. Także proszę państwa, śmierdzi w tej Warszawie, jak państwo jadą z Otopka aż do Pruszkowa przez Centralny, to więc nie dziwota, że w tramwaju spotykam, że często te startupy są zakładane po to, żeby mieć startup. Śmierdzący kanar, a jeszcze 10 złotych chcą nieraz, także modnego telefonu, żebracznica jest żebracznicą, jest to wielka, od Ochocka po Pruszku, albo inne to, kierunki, żeby jakiś pomysł wprowadzić w życie, od Pragi po Urynie aż po Benowo. Zapraszamy w realny produkt, a nie po to, żeby móc szpanować. Także bardzo często pojawiają się różnego rodzaju startupy. Jak mówię, no bardzo się cieszę, że ludzie zaczęli podejmować ryzyko, ale proszę, żeby nie zapominali, po co to ryzyko się podejmuje. Je się podejmuje po to, żeby uczynić świat lepszym. No, tak to się robi. No i de facto po to, żeby na tym zarobić pieniądze. A czy na uczelni, na Politechnice pan wspomniał o tym, że coraz więcej tych spin-offów, tych spółek typu spin-off jest zakładanych. Czy właśnie widać, że się coś ruszyło? Czy wielu pana kolegów zakłada też takie spółki? To jest przede wszystkim taki, jeżeli mogę to tak nazwać, ciąg oddolny. Przede wszystkim młodzi ludzie są zafascynowani, zainteresowani startupami i podejmowaniem tego typu ryzyka. To jest naprawdę bardzo miłe i fajne zjawisko. Doktoranci sami popychają swoich profesorów, żeby ci no, pomogli im założyć takie startupy. No i mam nadzieję, że tych startupów będzie więcej. No dzięki właśnie tym młodym, zainteresowanym nauką i biznesem ludziom. A jeżeli chodzi o samo uczelnię, to co tutaj można jeszcze poprawić w funkcjonowaniu? Bo chyba jest też taka presja na to, żeby pracownicy naukowi zajmowali się publikacjami, zdobywaniem jakichś punktów po to, żeby
uczelnia miała lepsze finansowanie być może. Co można by zmienić w funkcjonowaniu samych uczelni, żeby to, co powstaje na uczelni, mogło łatwiej wychodzić poza mury uczelni? Znaczy, muszę powiedzieć, że zdarzało mi się złożyć wniosek o badania naukowe i dostać odmowę finansowania ze względu na to, że przewidywany wynik jest zbyt praktyczny, zbyt mało naukowy. Niestety to trochę boli, no bo wydajemy pieniądze podatnika i to jest w zasadzie też takie trochę zobowiązanie do tego, żeby jakoś temu podatnikowi coś za to dać. Co można zmienić w uczelni? Myślę, że uczelnie w ogóle z natury swojej są strukturami bardzo bezwładnymi, także tam wszelkie zmiany zachodzą niezwykle powoli. Myślę, że te zmiany już zaczęły powoli zachodzić. To przede wszystkim potrzebna jest pewna zmiana w świadomości, że nie robimy tych eksperymentów po to, żeby zaspokoić swoją własną ciekawość, tylko po to, żeby był tego jakiś praktyczny rezultat. To jest bardzo ważne. Szczególnie, że Polska jest krajem biednym i powinniśmy naprawdę ostrożnie wydawać każdą złotówkę tak, żeby ta złotówka wróciła z powrotem w postaci 100 zł podatku. I to jest idealne rozwiązanie. No tutaj mam bardzo dużą nadzieję w młodych ludziach, którzy tak naprawdę niejako rozpychają te uczelnie od środka i tych...